Jego życie było bardzo podobne do twojego życia i do mojego życia. Kiedy przyszedł na świat, to nic nie zapowiadało, że coś szczególnego wydarzy się w jego życiu. Przyglądając się szczegółowo jego życiu, widzimy, że był najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa i nie dość, że nie było w nim nic szczególnego, to było w nim coś, co pewnie sprawiało, że nie czuł się zbyt komfortowo, że czuł się może trochę zakompleksiały, obiektywnie niesłusznie, ale miał rudy kolor włosów. Wiecie, kiedy ja byłem w szkole podstawowej, mówiło się, że rudy to fałszywy, tak, to coś, co nie jest powszechne, zawsze jest wytykane. I ten człowiek tak sobie żył, wzrastał jako najmłodszy, jak każdy normalny człowiek. Któregoś dnia do ich domu przyszedł człowiek, którego się zupełnie nie spodziewali, szczególny gość. Człowiek, który w niektórych kręgach uważany był za proroka, ale na pewno był człowiekiem, z którym liczono się w kraju. I on przyszedł do domu jego ojca i powiedział proroctwo do tego człowieka. Powiedział temu człowiekowi, że będzie kimś znaczącym, kimś najbardziej znaczącym w swoim kraju. Mówię oczywiście o królu Dawidzie. Taki był początek jego życia. I ci z nas, którzy spotkaliśmy Boga, którzy uwierzyliśmy w Niego, też mieliśmy taki szczególny dzień albo szczególny proces, kiedy to się stało. Moja historia była taka, że wzrastałem w normalnej rodzinie, miałem kolegów, koleżanki, nauka w szkole nie sprawiała mi problemów i miałem wielką pasję. Moją olbrzymią pasją było karate. To były tamte czasy, kiedy to były takie bardzo popularne. Chodziły różne filmy z zachodu na temat sztuk walk. I mimo tego wszystkiego, że na zewnątrz to wyglądało jak normalne życie normalnego chłopaka z małej polskiej miejscowości, przyszedł taki moment, kiedy miałem około 15 lat, że zacząłem odczuwać, że to życie nie ma sensu. Nie było żadnego szczególnego powodu, żeby to odczuwać. Jednak to narastało. Miałem 15 lat, 16, 17, 18, 3 lata i to poczucie bez sensu narastało. I pamiętam, że doszło już do tego, że miałem bardzo intensywne myśli samobójcze. Myślałem, żeby skończyć z tym życiem, bo jaki jest sens tego wszystkiego? Pewnie gdybym to zrobił, ludzie by się zdziwili, bo szukaliby jakichś powodów i pewnie by ich na zewnątrz nigdzie nie znaleźli. I któregoś dnia pomyślałem sobie, że będę wołał do Boga. Może Bóg coś zmieni w moim życiu. Zawsze wierzyłem, że Bóg istnieje. Nawet modliłem się, odmawiałem jakieś regułki, które znałem. Ale od tamtej pory zacząłem robić coś innego. Klękałem wieczorem do modlitwy i wołałem do Niego. Wołałem do Niego własnymi słowami. Trwało to około 3 miesięcy. Któregoś dnia klęknąłem do modlitwy i doświadczyłem tego, że Bóg jest moim ojcem, który mnie kocha. Nie mówię, że przyszła mi do głowy taka myśl, tylko że tego doświadczyłem. Gdybym miał spróbować opisać jakoś to doświadczenie, to jest takie jak kiedy jesteś blisko osoby, która cię kocha i ty czujesz się kochany, tylko razy milion, razy nieskończoność potężniejsze. I to nie było takie poczucie, wiecie, enigmatycznych fal miłości, tak, jakiś prądu, tylko to było odczucie, że Bóg jest osobą. Osobą, która mnie kocha. To było takie niesamowite doświadczenie. I każdy z nas, kto spotkał Boga, takie czy inne doświadczenie, proces, było coś, co sprawiło, że w pewnym momencie uwierzyłeś. I bardzo możliwe, że kiedy uwierzyłeś, stało się tak jak w życiu króla Dawida. Jak wyglądało jego życie? Najpierw ten prorok Samuel namaścił go na króla. Oczywiście on królem nie został w tym momencie, ale wiedział, że ma od Boga powołanie. Ale było to szczególne doświadczenie, przeżycie, które miał. Później, jako bardzo młody chłopak, pokonał Goliata. Później zaprzyjaźnił się z Jonatanem, synem króla. Później poślubił córkę Saula. Saul był królem wtedy. Potem został dowódcą wojsk Saula i odnosił wielkie sukcesy. Ludzie nawet śpiewali o nim pieśni, mówiąc, że Saul pokonał 1000 wojowników, a on pokonał 10 000. Tak często to wygląda, że spotykamy Boga. Pamiętam ten moment, kiedy właśnie, o którym opowiadałem, gdzie spotkałem Boga i gdzie przez kolejne pół roku
To wszystko, co było na zewnątrz, koledzy, treningi, wszystko na zewnątrz, było dla mnie zupełnie drugorzędne. Bóg był bardziej realny niż wszystko inne. Czułem to poczucie bezsensu życia, odeszło całkowicie, ponieważ doświadczyłem Jego obecności, ponieważ to doświadczenie trwało. Ono zmniejszało się w czasie, było coraz z biegiem dni coraz mniej intensywne, ale ciągle było. I myślałem o moim życiu, że zacząłem czytać Biblię, czytałem tam wiele wspaniałych obietnic i myślałem sobie, wow, będę prowadził niesamowite życie. To będzie wspaniałe życie. Myślałem też, że nie wiedziałem, czy są jeszcze jacyś tacy ludzie, którzy przeżyli coś takiego jak ja. Potem okazało się, że w mojej miejscowości w tym samym czasie dużo ludzi przeżyło coś takiego. Ci młodzi ludzie spotykali się na modlitwie, dołączyłem do nich, poznałem tam przyjaciół. Wiele, wiele rzeczy zaczęło się zmieniać. Pamiętam takie momenty, kiedy wtedy opowiadałem komuś swoje świadectwo, to mówiłem, słuchaj, jednego jestem pewien, nigdy nie odejdę od Boga. Dziś po 32 latach mogę powiedzieć prawie to samo. Jestem pewien, że nigdy Bóg nie odejdzie ode mnie. Już tą drugą stronę nie ośmielę się powiedzieć. I tak było w życiu Dawida. Wiele pasm sukcesów. I tak jest często w naszym życiu. Kiedy nasze życie zaczyna się zmieniać, wchodzi ta nowa jakość przez poznanie Boga, przez uwierzenie, wiele rzeczy zaczyna się zmieniać. I wiele rzeczy wydaje nam się wtedy piękniejszych niż jest naprawdę. I wiele rzeczy, które myślimy, że wydarzą się w naszym życiu i one się wydarzą, że wydarzą się szybciej i bezboleśnie. Ale nagle przyszedł moment, kiedy Dawid zaczął tracić wszystko. Przez zazdrość Saul go nic nienawidził. Wyrzucił go najpierw z posady głównodowodzącego, potem zabrał mu żonę i dał tą żonę komu innemu. Jonatan, jego przyjaciel, dużo się mówi o przyjaźni Jonatana i Dawida, ale myślę, że mało się mówi o tym szczególnym aspekcie, kiedy Jonatan musiał wybrać między lojalnością wobec ojca, o którym wiedział, że Bóg już zabrał od niego namaszczenie, a między lojalnością względem swojego przyjaciela, o którym wiedział, że ma być królem. I Jonatan, mimo że naprawdę był zaprzyjaźniony z Dawidem, wybrał jednak swojego ojca. I często o tym nie myślimy. Jeżeli masz przyjaciela, którym podążacie razem i w pewnym momencie ten przyjaciel mówi, przyjaźnię się z tobą, ale wybieram coś, co sprawi, że już nigdy więcej się nie spotkamy, to boli. I to nie znaczy, że ta przyjaźń była fałszywa. Nie, on po prostu w pewnym momencie, nic na świecie nie jest stałe. Poza Bogiem i Jego miłością nic nie jest stałe i on wybrał. Więc to też musiało być bolesne dla Dawida. Na domiar z tego wszystkiego umarł Samuel. Ten, który go namaścił, ten, który w niego wierzył. Wiesz, wszystko się sypie i masz jakąś ostoję, jakiegoś mentora, kogoś, o kim możesz powiedzieć, tak, on miał słowo od Boga, on mnie namaścił. I on też umiera. Zaczynasz myśleć, a może mi się to wydawało? A może to nie było prawdą? Co więcej, Saul wydaje na niego wyrok śmierci i Dawid musi uciekać. I tu chciałbym zobaczyć, jesteśmy w tym momencie życia Dawida. I chciałbym, żebyśmy temu się przyjrzeli. To jest w pierwszej księdze Samuela, w 21 rozdziale. I ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem i przyszedł do Achisza, króla Gat. Gdzie on przyszedł? Do miejscowości Gat. To była miejscowość rodzinna Goliata. To jest jakby, jeżeli dobrze przyjrzeć, Dawid, jego życie takie publiczne, znane został z jednego. Pokonał Goliata. To było pierwsze wydarzenie. A później musiał uciekać i chronić się przed swoimi bliskimi, przed swoim narodem, właśnie w mieście, z którego pochodził jego przeciwnik. Ale to nie był koniec upokorzeń i trudności. I rzekli słudzy Achisza do niego, czyż nie jest to Dawid, król tego kraju? Czyż to nie o nim śpiewano wśród pląsów, pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000? I tu widzimy, jakie plotki chodzą o Dawidzie. Tak? Nie było kiedyś takiego przepływu informacji jak teraz.
chodzą plotki, że to jest król. On nie był jeszcze królem. Ale mówiono, to jest ten potężny wojownik. Czy to nie jest on? I nagle widzą go bez wojska, bez ochrony, samego i to u swoich wrogów. Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza, króla Gat. I zachowywał się przed nimi niepoczytalnie. Udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w drzwi bramy i obśliniał swoją brodę. I rzekł Achisz do swoich sług. Oto widzicie, że to człowiek obłąkany. Dlaczego przyprowadziliście go do mnie? Czy mało mamy obłąkanych, że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? Achisz nie uznał, że to jest Dawid. Tak? Nie było kiedyś zdjęć. Ktoś gdzieś go widział, poznał, był podobny, ale zachowuje się w taki sposób, mówi jakiś obłąkany człowiek. Dawid to robi, żeby ratować swoje życie. Zobaczcie, z tego miejsca, gdzie był w domu ojca, szedł w górę, a potem szedł w taki dół, że nigdy sobie tego nie wyobrażał. Prawdopodobnie może myślał wtedy sobie, lepiej już było, żebym był w domu ojca, żeby ten prorok nigdy nie przyszedł, przynajmniej prowadziłbym normalne życie. A tak, miałem wielkie nadzieje, wielkie obietnice, wielkie marzenia. Spodziewałem się, że wszystko pójdzie inaczej. I przez moment szło. Ale lepiej, żeby nawet nie szło, bo teraz ból jest jeszcze większy. I następny werset, to jest następny rozdział, tak? Ale to jest zaraz następny werset. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. I ta jaskinia jest pewnym symbolem. To jest symbol tego, gdzie chronimy się, kiedy wszystko zaczyna iść nie tak. I nie chodzi mi teraz o pobożne frazesy typu chronimy się do Boga, o tym zaraz powiemy, ale gdzie tak naprawdę się chronimy wtedy. Tak? Ci z nas, którzy może mają jakąś przeszłość uzależnieniową, może jest pokusa, żeby chronić się w cudzysłowie w alkohol, w narkotyki. Tak? Można się chronić w oglądanie filmu, można się chronić w pracę zawodową, można pójść nawet w służbę dla Boga, ale chronimy się tak naprawdę, bo boimy się. Nie chcemy być już więcej zranieni. Jaskinia to jest takie miejsce, gdzie się chronimy, gdy ponosimy porażkę, gdzie umierają wszystkie nasze marzenia, gdzie życie toczy się inaczej niż planowaliśmy. I wiecie, do takiej jaskini możemy, w takiej jaskini możemy wylądować z kilku różnych powodów. Po pierwsze, możemy wylądować dlatego, że to była całkowicie nasza wina. Drugie, możemy wylądować dlatego, że wydarzyło się coś zupełnie niezależnego od nas. A może to była mieszanka jednego i drugiego. Pewne rzeczy nie były zależne od nas, pewne rzeczy były zależne od nas. I być może teraz jesteś w takiej jaskini. A jeżeli nie jesteś w takiej jaskini, to prędzej czy później się w niej znajdziesz. Nikt z nas nie planuje tam pobytu, ale prędzej czy później, ponieważ to życie jest życiem, tak jak tutaj było w czasie modlitwy, ta pierwsza pieśń, jest życiem, gdzie istotną częścią jest walka. I co jakiś czas życie idzie nie tak, jakbyśmy chcieli, nie tak, jak planowaliśmy, nie tak, jak nawet wierzyliśmy, że Bóg chce i trafiamy do takich jaskiń. I kiedy jesteśmy w takiej jaskini, to jest ważne, co wtedy robimy. Co robił wtedy Dawid? Zanim przeczytamy drugi werset, bo tam jest, w Biblii to się tak fajnie czyta, jest pierwszy werset, potem jest drugi. Ale między tym pierwszym a drugim coś się wydarzyło. Biblia mówi nam w tym w dwóch miejscach, w psalmie 57 i w psalmie 142, ale przyjrzymy się tylko psalmowi 142. Tutaj to mała dygresja o psalmach. Psalmy są najszerszą, jakby najbardziej obszerną częścią Biblii z wszystkich ksiąg. Psalmy podają nam modlitwę w różnych sytuacjach. Wiem, że kiedy trudno jest mi się modlić, to bardzo często sięgam do psalmów. Sięgam do swoich ulubionych psalmów.
Sięgam do psalmów, które dobrze oddają moją sytuację. I Księga Psalmów też nauczyła mnie pewnej rzeczy. Przez tyle lat życia chrześcijańskiego poznałem różne nurty, fale, kierunki. Niektórzy mówią, uwielbiaj, zawsze musisz uwielbiać. Drudzy mówią, musisz dużo prosić i modlić się i pościć. A Księga Psalmów pokazuje nam, że modlisz się różnie w różnych sytuacjach. To jest to, co Nowy Testament mówi, że gdy nie wiemy, jak się modli, to Duch nas pobudza. Tak? Ja wiem, że w kręgach charyzmatycznych ten werset Duch nas pobudza, to rozumiemy, że trzeba się modlić w językach, tak? No też. Ale to nie jest jedyne, tak? I tu mamy psalm, w którym Dawid się modli. W ogóle zaczyna się tak. Pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. Dla kogo ona jest pouczająca? No nie dla Dawida, bo on już w tej jaskini nie jest. Ona jest pouczająca dla nas. Jest potem dalej, żeby nam się nic nie pomyliło, jest powiedziane wprost, modlitwa, to jest modlitwa. On tak się modlił, to był ten kierunek jego wołania. I czy to jest rzeczywiście modlitwa? Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam, wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej opowiadam Jemu. Czy to jest modlitwa? To jest opowiadanie o modlitwie. Do tego momentu ciągle to jest opowiadanie o modlitwie. Ale dlaczego Dawid to mówi? Dawid mówi, że czasami ból jest tak wielki, że będziesz wołał do Boga. I że to wołanie to nie jest cicha modlitwa. To jest czasami głośny jęk. To jest głośne wołanie. I tu nie chodzi o to, żeby, aha, jak będę się głośno modlił, to Bóg mnie wysłucha. Zupełnie nie o to chodzi. Ta głośna modlitwa nie była metodą na wysłuchanie. Ta głośna modlitwa była bólem duszy Dawida, który potrzebował wylać to przed Bogiem. Tak? I to jest ciekawe, on mówi, wylewam przed Nim moją prośbę, o niedoli mojej Jemu opowiadam. Brzmi dobrze i pobożnie. Tylko, że jak jesteś sam w jaskini, to do kogo masz wołać? Tak? Czasami życie doprowadza nas do takiego momentu, nie chcę wchodzić w teologiczne dywagacje, czy Bóg, czy diabeł, czy my doprowadzamy. Życie doprowadza nas do takiego momentu, gdzie nie ma wokół nikogo, niekoniecznie fizycznie, ale gdzie jesteśmy zostawieni sami. Nie mówię, że całe życie tak wygląda, bo tak nie jest. Ale są takie momenty, kiedy tak wygląda. I Dawid wtedy wołał do Boga. I co on wołał? I tu zaczyna się jego modlitwa. Gdy duch mój omdlewa we mnie, Ty znasz ścieżkę moją. Na drodze, którą chodzą, zostawili na mnie sidła. Patrzę w prawo i widzę, nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki. Nikt się nie troszczy o mnie. Poczucie osamotnienia, zostawienia. Nie ma nikogo. Wszyscy zawiedli. Wszystko poszło nie tak. On nie mówi, że jest inaczej. On po prostu wylewa i mówi, nie znoszę już tego bólu, tego cierpienia. To już jest nie do wytrzymania. I potem mówi tak, wiersz 6. Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem, Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących. I jakby w tej rozpaczy on mówi, ale Boże, ciągle wierzę, że Ty jesteś moją ucieczką. Ciągle wierzę, że Ty możesz przynieść mi rozwiązanie. Ciągle wierzę, że Ty możesz mnie pocieszyć. Ciągle wierzę, że rzeczy mogą się zmienić. Ale czego on tutaj nie mówi? Nie mówi tutaj, Boże, był prorok Samuel i powiedział mi, że będę królem. Więc ja wierzę, że będę królem. Twoje słowo musi się wypełnić wbrew okolicznościom. Nie jest źle tak mówić. Ale chcę pokazać, że czasami możesz zwątpić we wszystko, łącznie z tym, że Bóg dał ci jakąś obietnicę. To jest normalne. I on mówi tak, słuchaj uważnie błagania mego, bo on bardzo udręczony. Wybaw mnie od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie. I on zdobył coś ważnego, zdobył pewną perspektywę. To, co ja mówiłem, że kiedy się nawróciłem i podałem swoje świadectwo, często dodawałem taką dumą, pychą raczej, której wtedy nie widziałem, że ja nigdy nie odejdę od Boga, tak? Dzisiaj już rozumiem, że to Bóg nigdy nie odejdzie ode mnie. I on tak samo tutaj doszedł do czegoś takiego, że powiedział, tak, ci prześladowcy są silniejsi ode mnie. I myślę, że to była jeden z powodów, jedną z cech, którą Bóg chciał w nim wypracować, żeby on nie myślał, że tak, on pokonuje cały 1000, a ja 10 000. Wszystko mi się w życiu udaje. Nie byłem wojownikiem, a pokonałem największego wojownika naszych przeciwników. Można się w głowie poprzewracać. I moment, kiedy on staje przed Bogiem, on uznaje, mówi, Boże, ci przeciwnicy,
te rzeczy są większe ode mnie. To jest to, co zrobił Judasz. Judasz powiedział, zrobiłem coś tak strasznego i poszedł i się powiesił. A Piotr, który zdradził Jezusa nie raz jak Judasz, ale 3 razy, wiedział jedno. Zrobiłem coś strasznego, ale Bóg jest większy od tego strasznego. I teraz całe pytanie życia jest takie. Widzisz przeciwności i trudności, które są większe od ciebie. Prędzej czy później je zobaczysz, a może widzisz je teraz. Nie próbuj myśleć, że jestem wierzący, więc jestem słabszy, bo jeżeli walczymy z naszym prawdziwym przeciwnikiem, diabłem, to zawsze jesteśmy słabsi. Ale pytanie jest, czy mamy perspektywę, że Bóg jest większy. Tak? I czasami w moim życiu mi się bardzo myliło, że jeżeli ja nie widzę rozwiązania, to jak Bóg mógłby je widzieć? Jeżeli ja nie mam siły, to skąd Bóg mógłby je wziąć? Skoro ja wiem, że jest beznadziejnie, to dlaczego miałaby być jakaś nadzieja? Bo mylimy siebie z Bogiem. I mówi tak dalej. Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Czyli on mówi wprost, Ty mnie wyprowadź. Ja już doszedłem do kresu. Ty mnie wyprowadź, abym wysławiał Twoje imię. Czyli imię w Biblii to nie znaczy imię. Imię w Biblii to znaczy charakter. Imię oznacza charakter osoby. Kiedy mówimy, niech będzie uwielbione Twoje imię, to co robią Świadkowie Jehowy jest zupełnie bez sensu. A jakie jest imię Boga? Bóg ma 360 ileś imion w Biblii, więc możemy sobie dopasować zawsze to imię. Chodzi o imię, chodzi o charakter Boga. I on mówi tak. Będę wysławiał Twoje imię, będę opowiadał o Twoim charakterze, będę opowiadał o tym, jaki jesteś, kiedy mnie stąd wywiedziesz. I ostatni werset najbardziej mnie porusza. Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Dlaczego mnie to tak porusza? Ponieważ kiedy jesteśmy zranieni i kiedy już zaczyna się w nas rodzić nadzieja i kiedy już zaczynamy myśleć, będzie inaczej, ale ludzie nas zapuścili. Pastor mnie nie odwiedził, a kiedy prosiłem i dzwoniłem, zapomniał o mnie i nie mówię, że to usprawiedliwia pastora. Prosiłem kogoś tam, mówiłem, że mam trudną sytuację, on powiedział, że się pomodli. Może się pomodlił, ale wiem, że oprócz Boga powiedział to jeszcze kilku innym osobom z kościoła. Pracowałem u kogoś wierzącego, a on mnie oszukał. Nie? I teraz bardzo łatwo jest powiedzieć, okej, ocaliłem przynajmniej swoją wiarę, ale od ludzi będę się trzymał teraz z daleka. Będę sterem, żeglarzem, okrętem, sam ja i Bóg, tylko ja i Bóg. I Dawid przeszedł to i powiedział, otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swoją dobroć okażesz. On wiedział, że dobrocią Bożą jest otoczenie go ponownie przez ludzi. On potrzebował ludzi, ponieważ nauczył się, że jest słabszy i że Bóg jest silniejszy, ale część Bożych odpowiedzi jest ukrytych w ludziach. Dla tych, dla których brzmi to jak herezja, mam na to silny dowód, był taki nauczyciel w Izraelu, Jezus z Nazaretu, i on kiedyś powiedział Samarytance tak, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto z tobą rozmawia. Tak? Jezus nam przez to pokazał, że część odpowiedzi Bóg dla nas zamknął w ludziach. I nigdy nie wypełnisz woli Bożej i planu Bożego względem swojego życia samemu. I to, co się stało, Dawid tak się modlił. Jak Bóg na tą modlitwę odpowiedział? W pierwszej księdze Samuela wracamy do tej jaskini. Pierwszy werset mówi, i odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. Bóg wysłał ludzi. Wiecie, i to jest cały czas, musimy trochę wychodzić, bo my gdzieś z tyłu głowy mamy takie naleciałości, trudno, żebyśmy nie mieli z naszych czasów. Dzisiaj, że ktoś się gdzieś schronił, gdzieś pojechał, tak celebryta wyjechał na wakacje, pudelek zaraz doniesie. My będziemy wiedzieć, że on tam jest i co tam robi, i co tam jadł. Tak? A jak pudelek nie doniesie, to on sam na Insta wstawi zdjęcie i będziemy wiedzieć. Natomiast wtedy ludzie nie wiedzieli, gdzie on jest. Dawid się ukrywał. A jednak, to jest fenomen, on się ukrywał, a jednak, kiedy uporządkował swoją relację z Bogiem, Bóg przysłał odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie do niego. Chociaż wiecie,
Boże odpowiedzi przychodzą czasami w dziwnych opakowaniach. Bo jak czytamy werset drugi, to mówi, czytamy tak. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie, uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni. Marzenie każdego pastora. Nie znam pastora, który nie wziąłby takich do kościoła. Każdy by chciał zadłużonych, co nie mają pieniędzy, którzy są rozgoryczeni i sfrustrowani całym swoim życiem. Wtedy pastor przynajmniej wie, że się nie nudzi. Nie ma za co żyć, nie ma z czego się cieszyć, ale przynajmniej ma zajęcie. Ale słuchajcie, to my to patrzymy z perspektywy Polski oczywiście, nie? Kościołów kilkudziesięcioosobowych. Tak znalazło się przy nim 400 mężów. Nie rozumiemy chyba do końca. Mężów, mężczyzn. Każdy z nich miał żonę i dzieci. Jeżeli mężczyzna jest rozgoryczony, to jak szczęśliwa jest jego żona? Jeżeli mężczyzna jest zadłużony, jak bezpiecznie czuje się jego żona? Więc wiecie, tam była niezła ekipa. Tak, tak. I wtedy on myślał, po co oni przyszli, czy mi źle tu było samemu w tej jaskini. Jednak kiedy czytamy później, widzimy, że to są ci ludzie, których są ci wojownicy Dawida. Tak? Oni byli zamożni, bogaci później. W międzyczasie, jak sobie tam 8 rozdziałów dalej pokażemy, w 30 rozdziale, to chcieli też Dawida zabić w pewnym momencie. Więc to nie było tak łatwo, lekko i przyjemnie. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, jak całe życie Dawida zobaczymy, to zobaczymy, że tu dużo rzeczy się dzieje, ale myślę, że kilka rzeczy z tego momentu jego bycia w tej jaskini Adulam chciałbym wyłuskać. Pierwsze, Dawid był szczery przed Bogiem. To jest źle, kiedy nasza teologia nie pozwala nam być szczerym przed Bogiem. Kiedy nie mam na myśli teologię przez jakieś doktryny różnych kościołów, tylko mam na myśli to, co my sami, przez co się ograniczamy, tak? Jest taki moment, kiedy Jezus przychodzi, aby wskrzesić, znaczy ludzie tamci z tamtych epoki nie wiedzieli, że on szedł wskrzesić Łazarza, myśleli, że przyszedł płakać nad grobem Łazarza, który od 4 dni był w grobie. I jest Marta i Maria. Jedna przychodzi i mówi: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. A Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ona mówi: tak, tak, znam tą doktrynę, tak, to będzie takie powszechne zmartwychwstanie, będzie nowe niebo, nowa ziemia, będziemy mieli nowe ciała, tak, wszystko wiem. I ta teologia zatrzymała Jezusa. I ona odeszła i Jezus stał, nie mógł się ruszyć. Jej niewiarą. Przychodzi Maria i mówi, co mówi? Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Słowa identyczne. A następnie zaczyna płakać. I Jezus wzruszony ruszył i uczynił cud. Kiedy za bardzo teologizujemy w naszej modlitwie, mówimy, Boże, gdybyś Ty wiedział, jak ja się czuję i co ja o Tobie myślę. Ale moja teologia nie pozwala mi tego powiedzieć. To jest trochę tak jak z grobem Szekspira. Szekspira pochowano 5 metrów pod ziemią, żeby nikt go nie wykopał, bo taki był jego kult. I czasami my tak robimy z naszymi emocjami. Zakopujemy je tak głęboko. Ja nie chcę powiedzieć, że nasze emocje są Bogiem i że nasze emocje wyznaczają, ale chcę powiedzieć, że nasze emocje mają swój udział w naszej relacji z Bogiem i że psalmy są pełne tych emocji. Tak? Ale jeden z największych darów, jaki możemy mieć, kiedy jesteśmy w świątyni, kiedy przechodzimy już te trudne rzeczy, to jest to, że uświadamiamy sobie, że jesteśmy kochani przez Boga. My wiemy dobrze, że Bóg kocha nas niezależnie od tego, co zrobimy. To nie znaczy, że Mu się wszystko podoba i to nie znaczy, że nie musimy się zmieniać. Jak to ktoś powiedział, Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś i dlatego nie chce, żebyś taki został. Natomiast to nie zmienia faktu, że On nas kocha. I łatwo jest myśleć, my wiemy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, my dużo wiemy. A myślę, że z was wszystkich ja wiem najwięcej. Ale niestety tym gorzej dla mnie. Bo my dużo wiemy, ale jak ktoś coś powiedział, największa przestrzeń, odległość we wszechświecie jest między rozumem a sercem. I teraz wiedzieć, że jesteśmy z łaski, że to nie jest z naszych uczynków, wiedzieć. Jak już 32 lata wierzysz w Boga. Jak się codziennie modlisz i czytasz Biblię. Czy to jest tak do końca z łaski? No coś tam moich uczynków jest, może nie dużo, ale... No właśnie.
I przychodzą takie momenty, kiedy czujemy, że wszystko się rozpadło. Tak naprawdę rozpadła się nasza pycha, rozpadły się nasze plany, rozpadła się nasza siła. I zaakceptować wtedy, że Bóg dalej cię kocha. Że Jego miłość się nie zmieniła. Że Jego miłość jest niezmienna od tego wszystkiego, co my przeżywamy. To jest jeden z największych darów bycia w takiej jaskini. Zaakceptować tą prawdę, że Bóg kocha mnie, kiedy podniosłem porażkę, niezależnie od tego, co robimy, niezależnie od naszych sukcesów, niezależnie od wszystkiego. To jest jedna z takich ważniejszych prawd. Druga rzecz, której ta jaskinia uczy, jest taka, że możemy w jaskini uciekać do Boga albo od Boga. Nigdy w życiu nie jesteś neutralny. Są ludzie, którzy mówią, nie, ja jestem neutralny. Życie dzisiaj toczy się tak szybko, że jak jesteś neutralny, to nie stoisz w miejscu, to się cofasz, tak? I kiedy jest trudno, nie chcę teraz do tego wchodzić, jest dużo u Jeremiasza, u Ezechiela, jest dużo w psalmach. Są takie momenty, kiedy przyjście do Boga boli. Boli, ponieważ tak jak uczniowie z Emaus, oni uciekli z Jerozolimy, tak? Bo ich bolało to, co się wydarzyło. Ich bolało to, że Bóg ich rozczarował. Jan Chrzciciel, kiedy był w więzieniu pod koniec swojego życia, on przecież wskazał Mesjasza, a potem wysyłał uczniów mówić, ty jesteś naprawdę tym? Gdzie jest ten sąd? Tak? Gdzie jest to ostre głoszenie? On też czuł się zamieszany, dlatego Jezus mówi mu o znakach mesjańskich, tych z Izajasza i na końcu mówi, błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Bo są takie momenty, kiedy tak życie nasze wygląda, że łatwo się zgorszyć Bogiem. I to, co dla mnie takim najbardziej mocnym fragmentem jest, który pozwala mi lepiej zrozumieć tą jaskinię Adullam, to jest Księga Przypowieści 17:17. Kiedy otworzymy na Księdze Przypowieści 17:17, to czytamy coś takiego. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. To oznacza, przyjaciel zawsze okazuje miłość. Przyjaciel jest to ktoś, kto jest z zewnątrz, on nie jest częścią twojej rodziny. Ale kiedy przechodzisz jakieś przeciwności, trudności i on stoi po twojej stronie, to staje się jak brat. Bratem ktoś zostaje do końca twojego życia. Możesz go nie znać. Nie chcieć go znać, możesz go odrzucić, możesz go zablokować na Facebooku, jednak on zawsze zostaje twoim bratem. Jest taki moment w przyjaźni, mówię o tej ludzkiej przyjaźni, że przechodzisz przez takie rzeczy, że ci ludzie, którzy przy tobie zostali, tak wiecie, z natury jestem optymistą, dlatego mówię ludzie, którzy przy tobie zostali, prawdopodobnie będziesz szczęściarzem, jak będzie jedna taka osoba, która wtedy przy tobie zostanie, ale w każdym razie jak ta jedna osoba, która przy tobie została, ona staje się bratem. Niedoli. Ona staje się, wasze więzy są tak silne, właśnie to jest ten moment, którego Jonatan i Dawid nie przeszli. Tak? Jonatan był jego przyjacielem, ale nie stał się jego bratem. Nie? I są takie momenty, kiedy przyjaciel staje się, te więzi są bardzo mocne. I to jest pewna też analogia do tego, co staje się z naszą relacją z Bogiem, kiedy przechodzimy takie przeciwności. Kiedy przechodzisz prawdziwe życiowe przeciwności, ktoś, kto staje po twojej stronie, staje się jeszcze bliższy. I Bóg w ten sposób staje ci się jeszcze bliższy. Wiemy, Jezus nam powiedział, że nie chcę tu mówić o etapach relacji w Bogiem, ale tak pokrótce, tak? Mówi już do apostołów, już was nie nazywam sługami. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Tak? Jest taki moment, kiedy służymy Bogu, nawracamy, służymy Bogu, ale nie za dużo rozumiemy z tego. Potem jest ten moment, kiedy rozumiemy, że relacja z Nim jest ważniejsza niż służba. Tak? I jesteśmy Jego przyjaciółmi. Ale jest taki moment, kiedy On staje się naszym bratem. Tak? Kilka razy w Biblii jest powiedziane, że On był pierworodnym spośród braci. Czyli z tej relacji przyjacielskiej staje się relacją braterską, taką najbliższą. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, chciałbym, żeby było inaczej. Szczerze mówiąc, wychodząc z jaskini Adullam, nasze problemy się nie skończą. Skończyły się nasze poprzednie problemy, ale ponieważ my chcieliśmy iść dalej z Bogiem, więc
nasza sytuacja się poprawia, to oznacza, że wzrasta nasza odpowiedzialność, wzrasta nasz wpływ, że wzrastają nasze problemy. I co jakiś czas w takiej jaskini będziemy lądować. I różnie na zewnątrz potoczą się losy. Ale jedna rzecz jest pewna. Jeżeli w takiej jaskini, cały czas mi się myli jaskinia, chcę mówić świątyni, bo dla mnie tam to prawie jak świątynia, tak? Że w tym miejscu nasza relacja z Bogiem się pogłębia, staje się mocniejsza. On staje się dla nas bliższy. Kiedy wychodzisz z takiej jaskini, już nie tyle wiesz, bo wiedziałeś wiele rzeczy wcześniej, ale ty już przeżyłeś, doświadczyłeś, twój poziom wiary wzrósł i ty już teraz tak bardzo się nie boisz. Nawet nie chodzi o siebie. Czasami widzisz, pamiętam początki mojego nawrócenia i pamiętam, że kiedy ktoś się nawracał, tak, głosiłem komuś i ktoś się nawracał, to ja się tak bałem, czy on wytrwa przy Bogu, tak? I to nie znaczy, że nie mamy opiekować się świeżo nawróconymi. Nie o tym mówię. Tylko mówię o tym, że ten lęk był taki bardzo duży, tak? Dzisiaj, okej, rozumiem, że trzeba, żeby osoby, które się nawróciły, wzrastały, ale rozumiem, że to nie jest przede wszystkim moja odpowiedzialność. Że to jest odpowiedzialność tego człowieka przed Bogiem. Jestem odpowiedzialny przed tym człowiekiem, żeby mu służyć, głosić słowo, modlić się, ale nie jestem odpowiedzialny za tego człowieka, bo to on podejmuje decyzję i to on ponosi konsekwencje. Czyli podsumowując, może teraz jesteś w jaskini, może będziesz w jaskini, ale najważniejsza lekcja z bycia jaskiniowcem jest taka, że poznasz Boga w sposób, w jaki do tej pory Go nie znałeś. To mówi Hiob. Do tej pory znałem Cię ze słyszenia. Tak? On doświadczył czegoś głębiej. Dzień temu mieliśmy święto, o którym wspominaliśmy, wstąpienie Ducha Świętego. Święto szczególne, szczególnie w kręgach świątkowych, charyzmatycznych. Duch Święty jest tą osobą, która przynosi różne dary. Przynosi moc, przynosi uzdrowienie, przynosi pocieszenie. Więc zaprośmy Go teraz, zaproś Go teraz, żeby przyszedł i przyniósł Ci to, co potrzebujesz. Pociechę, siłę, wiarę, mądrość, uzdrowienie. Przyprowadził ludzi do Twojego życia. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś tym, który sprawia, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Duchu Święty, Ty widzisz teraz nasze serca, nasze życie. Ty widzisz tych z nas, którzy są w jaskini i nie potrafią z niej wyjść. Ty widzisz tych, którzy są w jaskini, wołają do Ciebie, ale jeszcze to nie jest ten czas, kiedy przyszła odpowiedź. Ty widzisz tych, którzy wychodzą z jaskini, ale wychodzą poranieni i potrzebują Twojego uzdrowienia, żeby na tych ranach nie zbudowali swojego życia. Duchu Święty, który przynosisz uzdrowienie dla naszych dusz i ciał, dla naszej psychiki, dla naszych emocji. Duchu Święty, przyjdź teraz. Wypełnij nas teraz swoją mocą, miłością i obecnością. Twoje słowo mówi, że Ty jesteś tym, który rozlewa miłość w naszych sercach. Rozlej teraz w naszych sercach głęboką miłość, abyśmy poczuli się teraz, w tym momencie, kochani przez Ciebie. Aby ta miłość uzdrawiała rany naszych serc. Aby ta miłość uzdrawiała wspomnienia, które mamy. Aby ta miłość uzdrawiała bolączki, które w sobie nosimy. Aby ta miłość przynosiła nam pociechę. Duchu Święty, przyjdź i przynieś nadzieję do naszych serc. Nadzieję na to, że Bóg jest ponad to wszystko. Że chociaż przeciwności przerastają nas i my stajemy absolutnie bezradni wobec nich, to jednak jest Bóg, który jednym tchnieniem swoich ust zniszczy antychrysta, jak mówi Słowo. Tak samo jednym tchnieniem swoich ust, jednym powiewem ducha może zniszczyć wszystko to, co jest naszym przeciwnikiem na drodze do tego, aby Twoja wola wypełniła się w naszym życiu. Duchu Święty, my zapraszamy teraz Ciebie. Prosimy Cię, abyś przybył do każdego z nas indywidualnie. Ty wiesz, jak do nas przybyć. Ty wiesz, jak nas przekonać. Ty wiesz, jak do nas mówić w taki sposób, żebyśmy to zrozumieli i żeby to było dla nas przekonujące. Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz. Przyjdź i wypełniaj nas swoją mocą. Wypełniaj nas swoją miłością. Wypełniaj nas swoim pokojem. Wypełniaj nas swoją radością. Niech wszystko to, co nie pochodzi od Ciebie, odejdzie teraz w imieniu Jezusa. Niech Twoje namaszczenie złamie każde jarzmo, które nosimy. Niech
Twoje słowo mówi, że w Twojej światłości oglądamy światło. Więc proszę Cię, abyś teraz, przez to, że zbliżamy się do Ciebie, dał nam poznać, co mamy dalej robić w życiu. Pokazał nam drogi, których my nie widzimy. Duchu Święty, zapraszam Cię w to wszystko. Przyjdź i działaj pośród nas.